Wiemy już z wcześniejszych fragmentów listu do Hebrajczyków, że adresaci tego listu cierpieli prześladowanie, ponieśli szkodę, niektórzy ponieśli śmierć. Przyjmowanie z ręki Boga tego, co dobre, jest łatwe i łatwo też zapominamy o tej dobroci. Niebezpieczeństwem trudnych sytuacji naszych, nieszczęść, prób, doświadczeń, niebezpieczeństwem jest to, że możemy oskarżać Boga, że nas źle traktuje. Przecież jedna z wielkich świętych zwróciła się kiedyś do Jezusa, że widocznie masz dlatego tak niewielu przyjaciół, ponieważ tak traktujesz tych, którzy są twoimi przyjaciółmi. Mniej więcej podobny motyw przywołuje autor listu do Hebrajczyków, kiedy chce wytłumaczyć, jaką rolę w naszym doświadczeniu życiowym, doświadczeniu wiary pełnią trudne doświadczenia, które można by nazwać karceniem, upominaniem, wychowywaniem albo nawet karaniem. Temat ten podejmują przede wszystkim prorocy, którzy nieraz ukazują Boga jakby w wielkim dylemacie. Gdzie Cię mam jeszcze uderzyć? Całe Twoje ciało jest posiniaczone. Tak miałby się Bóg zastanawiać nad tym, ile jeszcze doświadczeń trudnych całego narodu musi być, ażeby zwrócili się do Boga. Autor listu do Hebrajczyków przywołuje najpierw fragment z Księgi Przysłów, mądrej księgi, która daje szereg wskazań odnośnie wychowania dzieci. Także i tutaj ten fragment właśnie jest takim wskazaniem na to, że dziecko należy wychowywać, ale też karcić. Łatwo jest napisać autorowi w taki sposób, zwłaszcza, że pisze po grecku i dobrze operuje tym językiem, ponieważ w języku greckim słowo paideuo, czyli wychowuje, albo paideia, wychowanie, ma także i drugie znaczenie. Karanie, karcenie. Wykorzystuje tą dwuznaczność tego słowa, ażeby uzasadnić to, że Bóg nie byłby Bogiem, gdyby tylko wychowywał, a nie karcił. Najpierw słowa z Księgi Przysłów. Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana. Nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karci. Paideuo będzie w tym miejscu, ale trzeba je przetłumaczyć. Nie wychowuje, ale karci. Chłoszczę zaś każdego, którego jak syna przyjmuje. Trwajcie w karności, Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił. Wycięto z tego fragmentu czytanego w kościele trzy wersety, w którym jest jeszcze dalszy ciąg tej argumentacji, że bylibyśmy bękartami, a nie dziećmi bożymi, gdyby Bóg zapomniał o nas i nas nie karcił, nie strofował, nie napominał w sposób taki, który może się wydawać bardzo bolesny i niezasłużony. I pisze dalej autor listu do Hebrajczyków. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie upadłe ręce i osłabłe kolana. Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Na razie karcenie człowiekowi, jak i dziecku, wydaje się być niepotrzebne, zbędne, niesprawiedliwe, nie jest radosne. Ale potem człowiek, kiedy wyrośnie z dzieciństwa, może wspominać dobrze to, że został skarcony, albo też człowiek, który doświadczył trudnego w swoim życiu momentu, może powiedzieć i dziękować Bogu za to, że to go jakoś otrzeźwiło, poruszyło, dotknęło, a może właśnie zwróciło na dobrą drogę. Takie jest myślenie w rodzinie, wtedy, kiedy autor pisze w liście do Hebrajczyków o takim wychowaniu dzieci, z udziałem także i karcenia. Takie jest także odniesienie do Boga i patrzenie na to, co może być trudnym doświadczeniem dziejowym,
wobec narodu wybranego, albo też trudnym doświadczeniem wspólnoty, która może się pytać: Boże, dlaczego to dla nas dopuściłeś? Dlaczego nas karzesz? Przecież nie mamy aż takich grzechów. Tak jak słyszeliśmy, tak odpowiada na takie wątpliwości czy zapytania autor listu do Hebrajczyków. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech